Kampania trwa, emocje rosną. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak wybiorą Polacy 15 października? No, dowiemy się oczywiście 15 października, ale politycy robią wszystko, aby wybrali właśnie ich. A Państwa i moim kolejnym gościem jest wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam Państwa. Panie ministrze, który bieg w kampanii pan włączył na tym etapie? No, cały czas jedziemy na takim, powiedzmy, mocnej czwórce. Już rozpędzamy się za chwilę, piąty bieg i jesteśmy na finiszu. Ekspozycja na dużych nośnikach, na małych nośnikach, ale teraz najważniejsza rzecz przed nami, czyli bezpośrednie spotkania. Ale nie przekracza pan prędkości zgodnie z przepisami ruchu drogowego? Wszystko zgodnie z przepisami, inaczej nie może być. Jesteśmy na tym punkcie wyczuleni. A o to za chwilę zapytam. Panie ministrze, dobrze, o kampanii za chwilę porozmawiamy. Porozmawiamy też o tym, co wzbudza wiele emocji, bardzo negatywnych emocji w ostatnich dniach. To znaczy najnowszy film Agnieszki Holland, Zielona granica. Do tego filmu w najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości odniósł się również Zbigniew Ziobro, a jeszcze wcześniej również minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak. Bardzo proszę, zobaczmy ten najnowszy spot. Przedstawianie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy jako bandytów znamy z propagandy hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Że coś tak obrzydliwego, kiedy się powtórzy, i to w wykonaniu stanowiącej polityczne zaplecze Tuska i Trzaskowskiego reżyser Agnieszki Holland. Popieram Platformę Obywatelską. Jeszcze niedawno nikt by w to nie uwierzył. Pani Holland krzywdzi i obraża młodych polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy ofiarnie bronią polskiej granicy przed hybrydowym atakiem Łukaszenki i Putina. Od Donalda Tuska Polacy oczekują potępienia filmowych kłamstw szargających polski mundur. Panie ministrze, niektórzy pytają, jak można było wpaść na taki pomysł w ogóle i jak można było go zrealizować? Czy czas jest tutaj też przypadkowy? Mówimy o produkcji Agnieszki Holland. Tak, to rzeczywiście szatański pomysł. Zamiast pochwały dla Straży Granicznej, dla Wojska Polskiego, dla policjantów, dla tych, którzy z narażeniem własnego zdrowia, a czasem i życia bronią polskiej granicy, bronią bezpieczeństwa polskich obywateli, tworzy się film, który no, pewnie będzie teraz bardzo eksponowany, bo te środowiska lewicowo-liberalne w całej Unii Europejskiej będą starać się pokazać ten obraz filmowy jako świadectwo prawdy tego, co się rzekomo tutaj dzieje w Polsce, na różnych festiwalach, a być może nawet poprzez lobby doprowadzą do tego, że ten film otrzyma spektakularne nagrody. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale istnieje takie zagrożenie. To jest wojna ideologiczna, która trwa w całej Europie, a może nawet i w skali świata. Zaangażowane są w to ogromne pieniądze. Szkoda tylko, że pani Agnieszka Holland jako polska obywatelka występuje przeciwko Polsce, Polakom, polskości, Wojsku Polskiemu. To jest uderzenie wprost w naszą godność, w naszą suwerenność, w nasze bezpieczeństwo. Panie ministrze, liczy pan na to, że politycy opozycji sprzeciwią się i będą mówić, aby jednak nie oglądać tego filmu? Nie mam wątpliwości, nie sprzeciwią się. To musiało być inspirowane. Zresztą proszę zauważyć te przekazy. Widzimy teraz podgląd, fragmenty tego filmu i te przekazy, które z tego filmu emanują. Czyli jeden z aktorów mówi o marszach faszystowskich w Warszawie. Do tego oczywiście... Pan Sztur, który regularnie też krytykuje obecną władzę. Tak, tak, ale to jesteśmy tutaj na ekranie filmu. To wszystko się ze sobą wiąże, ale te same postaci, ci sami aktorzy są również obecni w przestrzeni publicznej jako celebryci, którzy biorą udział w spotkaniach, występują na konwencjach, tworzą happeningi. Oczywiście wszystko jest podszyte taką ironią i już niestety również chamstwem, bo używane są słowa wulgarne.
skierowane pod adresem Polaków, polskości, polskich służb mundurowych. I proszę zwrócić uwagę, to co dla nas jest święte, to co dla nas jest wyjątkowo cenne jako ludzi, którzy są patriotami, przez nich jest wyśmiewane, obrażane. Panie ministrze, ale trochę to jest tak, czy milczenie oznacza zgodę? Dlatego, że dzisiaj politycy opozycji nie mówią do końca, nie komentują do końca tego filmu. Zwolennicy opozycji komentują, ale ci sami politycy już opozycji, chyba patrząc na sondaże i na to, jakie podejście do nielegalnej migracji mają dzisiaj Polacy, a mają zdecydowane zdanie na ten temat i raczej negatywne, w większości negatywne, no to wyborczo kampanijnie może się nie opłacać teraz głośny sprzeciw, ale i w drugą stronę, jeśli chodzi o ten film Agnieszki Holland. Jak pan to widzi? Myślę, że będą szli w zaparte. Donald Tusk zasługuje. Ja chciałbym zobaczyć Donalda Tuska na ławie oskarżonych. Jako człowieka, który po prostu jest dla mnie osobiście zdrajcą. Jest człowiekiem, który oddał śledztwo smoleńskie Rosjanom. Jest człowiekiem, który uczynił wiele złego dla Polski, dla polskich obywateli, obniżył bezpieczeństwo Polski, a w sytuacji, kiedy palił mu się grunt pod nogami, wziął nagrodę od Angeli Merkel, został przewodniczącym Rady Europejskiej. To jest człowiek niegodny zaufania i martwię się tym, jako Polak, że w tej chwili tak wiele osób go popiera, chyba w jakimś akcie nienawiści wobec Prawa i Sprawiedliwości. Do samego Donalda Tuska to przejdę jeszcze. Bo tam nie ma żadnych propozycji programowych, które są dla Polaków, dla polskich rodzin, dla polskiego społeczeństwa. Tam jest czysta nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości, a de facto do Polski, bo oni z Tuskiem na czele służą interesom do samego Donalda Tuska, to za chwilę przejdę. Panie ministrze, niektórzy, Związek Strażników Granicznych ostro wypowiada się o tym filmie, jeszcze dokończmy ten wątek o filmie Agnieszki Holland. Mówi jeden z strażników granicznych, że ci, którzy w 2021 roku brali udział i ucierpieli w trakcie obrony granicy polsko-białoruskiej, to dzisiaj jeszcze nie doszli do siebie i że nikt nie pytał, Anna Michalska też powiedziała, pani porucznik w innym wywiadzie, że nikt nie pytał z ekipy Agnieszki Holland strażników granicznych o to, jakie oni mieli refleksje i przemyślenia tam na granicy polsko-białoruskiej. Da się to skomentować? Oczywiście. To jest narracja jednostronna. Niestety pani Holland i cały przemysł pogardy, który za nią stoi, również lobby finansowe, dysponuje dużymi środkami, żeby zohydzić nie tylko rząd polski, ale proszę zauważyć, jakie tam są kwestie w tym filmie. To są Polacy, ale dobrzy ludzie, czyli generalnie wszyscy, my wszyscy, pani redaktor, ja, wielu z nas, większość polskich obywateli zasługuje na złą opinię w Europie, na świecie. Ten film jest wielkim oskarżeniem i obraża całą Polskę, wszystkich Polaków, więc jeżeli taki cel był tej produkcji, to po co w ogóle pytać strażników o to, jakie oni mieli doświadczenia na granicy, z jakim poświęceniem, narażeniem własnego zdrowia i życia bronili naszego bezpieczeństwa. Tam z góry zostało założenie pewne przyjęte i zostało zrealizowane w tym filmie. Panie ministrze, wspomniał pan o Donaldzie Tusku. Zapytam pana na początek o właśnie reset. O reset był pytany Donald Tusk przez Michała Rachonia przed siedzibą TVP. Donald Tusk nie odpowiedział na te pytania. Ochroniarzami, między innymi ochroniarzem pana Donalda Tuska był pan Kołodziejczak. Czy o to chodziło panu Tuskowi, właśnie o taką sytuację przed siedzibą TVP? Pan Kołodziejczak z gorliwością neofity dopiero co parę tygodni temu krytykował i oskarżał Platformę Obywatelską za szkody, które uczyniła polskiemu rolnictwu, a w tej chwili, jak widać, jest pierwszym przybocznym obrońcą bezpieczeństwa osobistego Donalda Tuska, ochroniarzem, stał się osobistym jego ochroniarzem.
to pokazuje, że pan Kołodziejczak jest człowiekiem jak chorągiewka po prostu. Tam, gdzie ma jakieś korzyści, to tam się udaje i nie jest godny zaufania. Mhm. Podobnie jak jego obecny pryncypał, jak pan skomentuje? Donald Tusk, widzieliśmy z dokumentów, które zostały pokazane w filmie Reset, że jego rząd i on osobiście chcieli oddać połowę naszego kraju przy ewentualnej agresji ze strony wschodniej, ze strony Rosji. Także ta doktryna obronna Polski za czasów rządów Donalda Tuska była właściwie rezygnacją z obrony Polski. Oni zakładali, że od razu oddadzą całą część wschodnią do Wisły, a później być może będą się bronić na granicy Odry, czyli mówiąc wprost, będą bronić Niemiec, a Polska będzie jednym wielkim placem wojny, takim miejscem, mhm, gdzie totalne zniszczenie nastąpi. Panie ministrze. I ten człowiek dzisiaj ośmiela się dążyć, chce władzy po to, żeby zostać premierem. No ja apeluję do wszystkich Polaków, do tych również z obozu sympatyków Platformy Obywatelskiej. To jest ogromne zagrożenie dla Polski. My nie możemy jako Polacy powierzyć tym ludziom steru rządów. Co do samej konferencji przed siedzibą telewizji polskiej, no ewidentnie Donald Tusk szukał prowokacji, a ponieważ pan redaktor Rachoń słynie z odwagi, ale też z merytorycznego przekazu, zadał mu bardzo cenne pytania, na które on nie chciał odpowiedzieć i tylko no, negował samą obecność pana. Panie ministrze, to zapytam teraz, dlatego że rozmawiamy bardzo intensywnie, również patrząc na Lampedusę, o nielegalnych imigrantach, mówiąc i stojąc twardo przy swoim stanowisku, że nie będziemy przyjmować nielegalnych imigrantów. Dzisiaj opozycja wyciąga PiS-owi aferę wizową. Dzisiaj politolodzy i eksperci mówią tak, można aferę rozgrzać, ale można ją też przegrzać. Czy nie uważa pan, że już ta afera jest przegrzana, dlatego że sam premier Kaczyński sprostował, że nie chodzi o 250 tysięcy nielegalnych wiz, tylko kilkaset, 200, około 300. Tak, bodajże dokładnie 268, ale te wszystkie przypadki co do jednego będą wyjaśnione, są w tej chwili sprawdzane. I co warto podkreślić, ta sprawa wydaje się być taką prowokacją, dlatego że osoba, która pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nadużyła zaufania, ale widać, że to miało właśnie być w kierunku, żeby jak gdyby zaszkodzić rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem, z góry nie chcę stawiać żadnej tezy, ale polskie służby w tej chwili pracują, zresztą zostało to odkryte przez służby specjalne, służba kontrwywiadu wykryła tą sytuację, więc nie jest tak, że to jest afera ujawniona przez opozycję, tylko służby państwa polskiego ją ujawniły i w tej chwili skrupulatnie wszystko zostanie wyjaśnione. I tu kropka. Natomiast, ale trzeba powiedzieć, że ostatnie zdanie. Rząd wczoraj podjął uchwałę o potępiającą politykę Unii Europejskiej Ursuli von der Leyen i my musimy przeciwdziałać imigracji do Europy, nielegalnej imigracji, bo de facto, pani redaktor, szanowni państwo, ta polityka to jest legalizacja handlu ludźmi. My nie możemy pozwalać na to, że ogromne mafie, zresztą inspirowane i finansowane przez Putina w Afryce, wysyłają do Europy imigrantów, a my legalizujemy ten proceder i jeszcze chcemy, żeby państwa, które tak jak Polska, które nie chcą przyjmować tych imigrantów, musiały za to płacić. Więc stanowczo. I panie ministrze, kropka, tutaj moje ostatnie pytanie. Wczoraj w wywiadzie dla telewizji publicznej prezydent Andrzej Duda powiedział, że to, co powiedział pan prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, to za daleko, że pozew to też jest za daleko. To jest trudna sytuacja patowa, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie teraz? Tak, i bardzo zaskakująca, dlatego że no, nie musimy już tutaj wszystkim powtarzać tego. Polska, Polacy zbiorowo jako naród zasłużyli na pokojową Nagrodę Nobla za to, co uczyniliśmy dla potrzebujących Ukraińców, którzy uciekali spod pocisków, spod rosyjskich bomb, spod strasznego barbarzyństwa. Ale są też komentarze, że to, co się dzieje, to jest zasługa Niemców, którzy jakby taką próbują, nie wiem, podburzyć Ukrainę przeciwko nam, czy co?
Prawdopodobnie tak. Natomiast te scenariusze są pisane na Kremlu, bo najbardziej od razu to widać w mediach rosyjskich, w głównym nurcie przekazu w telewizji rosyjskiej. Oni to podnoszą i pokazują, że no to jest im bardzo na rękę, że jest jakaś niezgoda między Polską i Ukrainą. Zresztą nie rozumiem do końca, jaka jest motywacja prezydenta Zełenskiego w sytuacji, kiedy zboże z Ukrainy na zasadzie tranzytu jest eksportowane przez Polskę na cały świat, przez polskie porty, przez naszą infrastrukturę kolejową. Zatem czego oczekują w tej chwili Ukraińcy? Że zaleją polski rynek, a w tej chwili po żniwach polskie zboże będzie w spichlerzach i polscy rolnicy nie będą mogli go sprzedać. To jest zupełnie wręcz nieprawdopodobne. Myślę, że uda się jednak uzyskać porozumienie w tej sprawie i zatriumfuje zdrowy rozsądek, bo przecież mamy wspólnego wroga, którym jest agresywna, imperialna Rosja. I tutaj kropka. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję, miłego dnia. A już za chwilę część o kulturze, dyskusja z cyklu Napięcia kulturowe, dekolonializm, Centrum Sztuki Współczesnej, to już za kilka minut, a na koniec rozmowa o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski w piłce nożnej. Michał Listkiewicz, były prezes PZPN-u, będzie Państwa i moim gościem. Serdecznie zapraszam. Czy tym razem będzie lepiej? Okaże się. Do zobaczenia.